Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie po plus minus 3 miesięcznej przerwie w dostawie. Po 3 miesięcznej przerwie w serii Technicraft. Właśnie od serii Technicraft minęły 3 miesiące prawie od ostatniego odcinka takiego normalnego. Chciałbym was za to przeprosić, ale no niestety, no jak pewnie dobrze wiecie, Minecraft zaczął mnie po prostu nużyć, nudził mnie, znudził mi się nawet, bym powiedział. Niestety, ale na szczęście po tym czasie postanowiłem wrócić do niego, spróbować i okazało się, że chyba zostanę. Wracamy z Minecraftem na mój kanał w końcu, lecz pod zmienioną nazwą. Kiedyś nazywała się ta seria Technicraft, seria zmienia nazwę na Adventurecraft. Jak Technicraft zajmowaliśmy się technicznymi sprawami, no tak pewnie sami się domyślacie, Adventurecraft zajmiemy się przygodami, czyli Adventure tytułowe. Tak, no właśnie. Tylko że Adventure nie do końca, nie będzie to taki typowy let's play Minecraft. Dzisiaj pójdziemy po węgiel, jutro po diamenty, pojutrze do netheru, po pojutrze do endu, pojutrze kończymy serię. Nie. Tutaj będą oczywiście farmy, ale głównie zajmiemy się eksploracją na przykład snapshotów, które niedługo będą nadchodziły. Już za jakieś dwa odcinki będą snapshoty, na których będę nagrywał i właśnie w tych odcinkach będziemy próbowali normalnie u nas na świecie zdobywać te rzeczy, ale oczywiście równie fajnej bazy nie zabraknie, jaka kiedyś właśnie zawsze budowaliśmy w naszych seriach, czy też nie zabraknie. Nie zabraknie na pewno różnych farm różnego rodzaju. Oczywiście nie będą one takie wielkie jak Iron Titan czy coś takiego, ale zwykłe farmy żelaza, które działają. Częstotliwość pojawiania się odcinków. Odcinki będą wyrzucane w każdą sobotę o godzinie 17. O godzinie 17 zapraszam was na mój kanał po kolejny odcinek z serii Adventurecraft. Kolejną sprawą chciałbym wspomnieć, co byście powiedzieli o kamerce, gdybym właśnie kamerkę dodawał w którymś tam rogu, w prawym prawdopodobnie. Kamerka normalna taka by się tam znajdowała. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie. Piszcie w komentarzach kamerka tak lub kamerka nie właśnie. No i to byłoby tak naprawdę na tyle, ale jeszcze jedna sprawa. Ten odcinek już nagrałem, ale już w pierwszym odcinku fail, nie był włączony mikrofon w opcjach nagrywania mojego programu. I niestety nagrał mi się sam suchy gameplay bez dźwięków, więc mam nadzieję, że go sobie obejrzycie. Naprawdę takiego YOLO przyspieszonego, w którym tam właśnie zwiedzam świat, zdobywam takie rzeczy. To jest jeden taki klip bez żadnych cięć, około 35 minut oryginalnie trwało, ale zdobyłem tam w nim, no zresztą zobaczycie, ale skończyło się na zdobyciu diamentów. No i po obejrzeniu niego widzimy się już z powrotem tam, gdzie skończyłem ten klip. Kontynuuję dalej pierwszy odcinek.
Okej, jesteśmy tutaj w kanionie właśnie, więc jeszcze raz przypomnę wam. Zdobyliśmy to. Miałem 5 diamentów, 2 tutaj diamenty zostały, 1 kilof. Tak, i takie właśnie tutaj rzeczy mam. Weźmy kilka rzeczy, które mogą się nam przydać. Nie mamy jedzonka niestety, shit. No niby mamy, ale no niedużo. Przepalmy to. Właśnie, zróbmy sobie set. Oczywiście nie zrobimy całego. Ale mam tu gdzieś jeszcze chyba żelazo nieprzepalone, prawda? Tak, jest sporo tego. Tak. Odcinki no, tradycyjnie będą trwały pół godziny. Tamten miał trwać 40 minut prawie, czy 35, no ale no niestety... No, widzicie, nie udało się. Jestem na siebie tak zły, że... No ale dobra, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba grać dalej. No, więcej rzeczy po prostu dzisiaj zrobimy. No, diamenty zdobyliśmy już. Więc jest super. Come on. Dobra, to niech się nam się przepali. A, mięsko z królika na razie nie jest potrzebne. Więc dobrze, udajmy się tutaj. Tutaj właśnie znalazłem diamenty. O. Więc udajmy się dalej. O, jak szybko się kopie diamentowym kilofem. Fajnie. Jest super. Tak, więc zobaczmy, co nam tutaj dropnie. Jestem w poszukiwaniu jaskini. Jaskini, w której byśmy mogli zamieszkać nie taki duży kanion jak tutaj jest, tylko taką jaskinię, którą bym mógł ładnie wyszlifować, że tak powiem, ładnie ją obudować, w której byśmy mogli mieszkać. A najlepiej jakby blisko jaskini był spawner, byśmy mieli też ekspiarkę, to byłbym wtedy już spełniony. Ale spawner, no niestety, ciężko jest znaleźć jaskinię ze spawnerem, więc to nie będzie takie najbardziej konieczne. Ale naprawdę bym się nie pogniewał za takie coś. Dobra, węgla i tak mam sporo. Aha! Jak miło! 8! 8 diamentów, YOLO! Wow! Może 9 będzie, nie będzie, ale super! Wow! Wiecie, że gdybym nie rozkopał tego... Nie, i tak bym zauważył tutaj diamenty, ale dobrze. Dobrze, że poszedłem dalej w tą stronę. He, 8 diaksów, super. Jest bardzo super. Teraz muszę uważać, żeby do żadnej lawy nie wpaść, ani innej takiej głupoty. Gdyż miło by nie było. Niestety, na szczęście, mam nadzieję... AAAAAA! The fuck?! Jak super! What the fuck? Zobaczcie, kawałek tutaj, a już trzecie jest złoże diamentów. Ja idę dalej, tutaj ja chcę jak najwięcej diamentów zdobyć. Wow! Dobrze, że nie poszedłem w tym nienagranym odcinku tutaj dalej. Bo to by właśnie chyba nie wyszło. Inaczej wyszłoby, ale byłoby tak przyspieszone, żebyście tego nie zauważyli, byście mogli mieć pewne właśnie wątpliwości, ale tu widzicie. Jest super. I jeszcze tutaj diamenty by mi się przydały. O, redstone. O kurczę, dos mi się zatyka. Słabo. No właśnie, pewnie słyszycie po głosie, że jestem troszeczkę podziębiony. No niestety, zachorowało mi się. No niestety. Nos mi się zatyka. Fuck. Ale nie, nagrywam dalej. Mam nadzieję, że właśnie z tym powrotem serii mnie jakoś wesprzecie. Nawet niekoniecznie łapką, aczkolwiek nimi nie pogardzę, ale jakimś miłym komentarzem, czy naprawdę chcecie tą serię, czy nie. Żeby mnie po prostu zmotywował do nagrywania dalszego. Kupi katar, ja pierdzielę. Nie chcę teraz dmuchać nosa na odcinku. Ale mi strasznie zatyka nos, cholera no. Ajajaj. Cięcie też było słabe, by zrobić. Cholera no. A, shit. No nie wiem. Dirt. Dobra, dirt wykopmy już normalnie łapą. O, jaskinia, super. I taki bardziej... Kanion. Okej, wykopmy to, bo się przyda. Złoto do jabłek się przyda oczywiście. Jest. Tutaj.
Emerald, który oczywiście się przyda. No dobra, tu nasz diamenty nie ma szans. Złoto. Kolejne złoto. Czekajcie. 9 złota to jest jeden blok. 8 bloków potrzeba, czyli 9 razy 8 daje nam 75. Dobrze policzyłem, prawda? 9 razy 8. Tak, 72. Gdzie 75? 72. 72 sztuki złota równa się jedno koks, tak zwany. W takich miejscach lubią być diamenty. Ale niestety diamenty mnie nie lubią i pewnie tutaj nic nie będzie. A może jednak. Może coś będzie. Dobra, żeby nie wpaść. Się, tu będzie trzeba się wybrać kiedyś. Ale ja muszę wracać, bo się zgubię, cholera, i nie trafię na chatę. Czy do tego miejsca, gdzie byłem. I skąd ja tu przyszedłem? Lazur ten wykopiemy, do czadowania się przyda. Tu też lubią być diamenty. Jakieś, mam nadzieję, będą. No nie za bardzo właśnie, niestety. Ale okej, nic straconego. Tu żelazo weźmiemy. I... nabraliśmy po ten lazuryt. Kurczę, lapis po prostu. Coś chyba mnie go ostatnio dropi jakoś. Niestety. Okej. Kurczę, nie chcę się tak zagłębiać, bo zgubię tamte moje pozostałe itemki. A zgubić ich nie chciałbym. To pewnie wiecie. Dobra, skąd ja przyszedłem? Jest to poziom 13, a ja przeszedłem z 12 na pewno. Więc ja przyszedłem stamtąd. Stąd, tutaj, o dokładnie. Więc kopię się dalej. Nie chcę zbaczyć właśnie z drogi mojej. Kurczę, łopatę mogę zrobić jakąś porządną. Ale zawsze mi szkoda materiałów na początku. O, sweet, jak to się mówi. Albo i się nie mówi. Dobrze, włączmy na razie kordy. Nie tak mam koordynaty mojej skrzynki zapisane gdzieś na pewno. Więc jak w razie W to trafię. No, już niedaleko jest. Okej, okay, jesteśmy. Come on, come on, come on. Kurczę, no... akurat mi się głos musiał nie nagrać. To, co najbardziej oszczędzam zawsze. Gdyż on naprawdę się niszczy podczas takiego nagrywania dłuższego. Niestety. Aj. No ale trudno. Lecimy dalej, prosto. Tutaj? Redstone, dziękuję. Coś ciekawego może jeszcze. O, już nie jestem pod Extreme Hillsami, szkoda. Ale wrócę zaraz. Bo tutaj są, wiecie, te emeraldy. Fajnie one wyglądają, ich bloki. Pewnie o tym wiecie. Aj, dobra, nieważne. Wróćmy się już. Mi się szamanie zaraz kończy. No właśnie. Głód. I... dobra, już nie będę tego zjadał jednego. Szamanko mi się kończy niestety, więc będzie trzeba coś pójść upolować.
na krótką jeszcze eksplorację byśmy mogli się wybrać. Więc tak. Ender chest by mi się cholera przydał, no. Zabiorę to, co będzie mi najpotrzebniejsze. My się stąd wynosimy. A, okej, okay, tutaj mam przepalone. A, nadal się przepala, no, dobra, to już weźmiemy do końca to. Tak, to będzie mi potrzebne na pewno. Kabel stąd też się przyda. Super. Sadzonki się przydadzą na pewno. To się przyda. A resztę walić. O, super jest. I udajemy się na górę. Kap, kap. Albo no, może to jeszcze wrzucę. No, niech będzie już. Wybierzmy się. W ciekawsze miejsca mi się ścięło podczas robienia. No i znowu kurczenie ten klawisz. Dobrze, szemeraldu wyżej nie będzie. To udajmy się na górę. Pamiętam, często tak właśnie lubiłem wychodzić. Z cave'ów. Kurczę, mnie to denerwuje, ten katar, no. Jak nagrywałem pierwszy odcinek, to jeszcze tak mi aż to nie wzięło. Cholera jasna. Szkoda. Napiję się herbatki. Okej. Okay. Fajnie. I za ile świat trwa? Niecałą godzinę już, a my mamy sporo diamentów. O, setu nie zrobiłem, seta... żelaznego. Niestety. Ale za chwilę zrobimy. O, super. Juhu! Wykopaliśmy się tutaj. Okej. Okay. To mi się właśnie podobało. A właśnie... Nie, tu chyba nie zobaczę tego. Kiedyś był taki błąd, że wiecie, tu na przykład było wykopane i nie woda się nie rozlewała, tylko była taka stojąca, taki bug. Bug, bug. To mi się nie podobało strasznie. Dobra, wrąbmy to. I zapolujmy na świnki. Dwa. Jak najwięcej, wszystkie świnki stąd wybiję. Sześć. 7. Pięknie. No tak, chociaż z półstaka jakbym nazbierał, to bym był już na razie na pewien czas zadowolony, króliczki. Ale to za chwilę. Dawaj, dałaś mi, dałaś mi. Dałaś, dałoś, dełeś. Podarowałoś mi. Dostałem od ciebie, o. To są aż najcenniejsze. O, ile ich tutaj pięknie. Pustak, tak jak mówiłem. Jest, możemy się zwijać w pewne miejsce jakieś. Gdzieś. No tam jeszcze, tak się prosi. Króliczki też można powybijać troszkę. Dziwną przyjemność mi to sprawia. Hech. Ale nic ciekawego! God damn it! O! 36... 40 i 43 będzie, zobaczycie. A 41. I słonko zachodzi. Tego nie potrzebuję. Dobrze, stwórzmy crafting bencha, table, craftinga po prostu.
Czego nie mam? Mieniam butów i hełm, tak? Prawdopodobnie tak. O! I przydałby mi się piecyk, z którego bym, w którym bym przepalił pierdoły. Czyli to. Przepalaj się, baby. A chyba będę mógł z tych wszystkich redstone stworzyć jedną liczbę bloków wszystkich. Dokładnie, tak myślałem. 15, o i ile miejsca się zaoszczędzi. Szkielecik. You are dead. Bye bye fucking idiot. A jednak nie. Bye bye fucking idiot. Ty, jak nie jest mi na razie to potrzebne. O, super. Tęskniłem za tym księżycem. Dobrze, zwiększymy dystans, bo 8 to tak niewiele. Dobra, 16 niech będzie. A właśnie, poprawili to, co mnie kiedyś denerwowało? Oczywiście, że nie. Już na 15 pamiętam, że kiedyś takie coś miałem. Daleko już się spojrzało. Ale na 15 już na razie nie mam. Świnek tyle. Ale dobrze, nie jest mi to potrzebne. Oho. Tak czekać, aż to wszystko się przepali. Lol. Lol, lag? The fuck? Czemu ja tego nie mogę otworzyć? The fuck? Czekajcie, a tutaj? Lol, ale lag jakiś. Jak na serwerze jakimś, cholera. Też ja gram single player! What? Aha. Czekajcie, wyjdę. I wejdę. Okej, okay, jestem z powrotem. Powinno być dobrze i będzie dobrze. Mam nadzieję. I wydmuchałem nosa przy okazji. Jeśli powinno mnie tak to męczyć. Wow, ale pięknie to wygląda, nie? Kurde. Beauty. Tak. Lewitujące dziwadła. Juhu, tęskniłem. Za wami. I nie wiem teraz, co by tutaj mówić. Fuck you, this idiot. Aha, jeszcze nie. Bye bye, fucking idiot. Ahaha, źle spadłem. Czy w ogóle spadłem, niestety. Okej. Okay. Poczekałbym, aż to się przepali, bym poszedł dalej i tak. Za bardzo nie wiem, co teraz mogę zrobić. Więc... Kurczę no. Wow, co to tam jest takie duże? Dobra, ja będę musiał tu wrócić zaraz. W razie co, koordynaty zapisane. Okej, okay, lecimy. Kurczę, nie tym się. Czym się dropiło? Q, Q. W CS się dropiło G. No tak, jak się dużo zagrał w CS, to wiecie, to się nie pamięta. Trafię, ja tam trafię. Stąd trafię. No i teraz perełka by się przydała. Psiu! Nie. Siupa. Nie dla psa kiełbasa. Nie dla creepera i gameplay. Słabe porównanie. Enderman i wiedźmy. Ciekawe mopy. Ale dużo typów się tu narespiło, nie? Giniesz, dajesz perłę. Dziękuję. A ty? Ty też byłeś gdzieś tutaj, widziałem takiego chyba. Kurczę, ale ładnie się to zrespiło, nie? I pewnie, mam nadzieję, że to nie takie wygładzone, takie brzydkie, wiecie.
cięty, nie? To jest normalnie takie fajnie zregenerowane. Ładnie to wygląda, serio. Aż się prosi o zamieszkanie. W razie co. Może to jest jakieś stworzy bazę taką, wiecie, tu jedno pięterko, drugie. Fajnie by to wyglądało, prawda? Napiszcie, co o tym sądzicie. Teraz... Shit. Okej. O, super. Chlup, jesteśmy. Kurczę, FPS-y mi spadają przez te 16 chunków i że gram w Full HD. Ale się powinno ogarnąć, mam nadzieję. Opróżnijmy to, czego nie chcemy. Ale bym rzucił ją, nie? Ale nie, musimy zbierać je. 12 zbieramy, to będzie już na portal, plus jakieś... No, 10 jeszcze. No tak. Ze 2 staki pereł, czyli 32 sztuki by mi wystarczyły do dotarcia do endu. A potem już z górki. Już? Cholera, to dopiero połowa tylko. Więc jeszcze coś. Dobrze, tutaj ja! Wyczyszczę typów. Gin, zły cosiu. Ten screen się na miniaturkę idealnie nadaje, o. To pewnie zauważyliście na miniaturce, jak to wbijaliście, no to właśnie wiecie, kiedy zrobiłem screenshota do tego, ha. Możemy się pobawić właśnie z mobami, expa trochę pozbierać. Super, 19 level. I 20 zaraz wpadnie. A tutaj pozajmuję, żeby mi się w ekwipunku nie zbierało, a będę mógł zawsze to wyrzucić. Na bieżąco opróżniać ten ekwipunek, o. To chciałem powiedzieć. Trochę też można podekspić, prawda? Nie wybuchaj! Ja! Shit! Gdzie uciekasz, Mendo? A zapewne zapytacie mnie, czy będą projekty farm, to już mówiłem, ale czy będą projekty farm takich większych, takich naprawdę dużych? Mówiłem, że Iron Titana nie będę budował, ale mam w planach jedną co najmniej farmę taką naprawdę dużą wybudować, a nawet dwie. Dużą farmę złota i dużą farmę guardianów, czyli wiecie, tych stworków w jaskini, bo co by nie mówić, latarnie morskie, zawsze się śmiecie, jak ja to mówię, Sea Lateren, wiem, że to się mówi Sea Lateren, chyba, to mi się naprawdę przyda, bardzo ładny blok, nawet bardziej niż glowstone mi się to będzie przydawało, no to świetla tak samo jest ładniejsze. Pomyślałem o płycie, ale... Shit. Ale nie, dziękuję za płytę na razie. A to na razie też mi się już nie przyda. 3 sztuki to co tam jest. Okej, to powinno mi się już końcówka przepalenia być. Te 2 sztuki może do przepalenia jeszcze pozostały. Wszystko, super. I udajmy się w stronę... zachodzącego słońca. Księżyca. Tam słoneczko sobie wschodzi. Ale my udamy się w tą stronę. Tutaj mnie coś ciekawi. O! Nie, tutaj byłem. To ja tam zrobiłem ten coś. Tak teraz mi się myli, bo wiecie, nagrałem niby pierwszy odcinek, a teraz nagrywam drugi raz pierwszy odcinek i mi się myli, co ja mówiłem w pierwszym odcinku, czego nie mówiłem, a co powinienem powiedzieć. Ale bym spadł, nie? Dobra, jest. Tam może jakieś ciekawsze tereny się znajdą. O, jest właśnie polana. O takich ciekawszych terenach myślałem. A od polany fajne właśnie jeszcze lepsze tereny mogą być. Kurczę, trzcinę co krwą zbieram, bo przyda się dużo. No tak ze staki, potem z tego staku bym już rozhodował sobie na moje potrzeby.
Tu może ten, nie chatkę, tylko wioskę villagerów byśmy spotkali. To byśmy sobie w niej trochę pourzędowali. Ale no, nie wiem, czy spotkamy. Je kwiatków. Wow. Krowy! Witam cię, mój przyjacielu. I ciebie też powitam, moim mieczkiem. Dobra, to było dziwne. Odrobinkę. O, skakuję tu. Siup. Żartowałem. Okej. Konik? Konik. Ty dajesz skórę, nie? Nie masz dużo hapsów. A mały to daje nic, nie? No właśnie, jak zwykle. Nic małego chyba nie daje, nie? Tylko tuzi dają. Boże. O! Stąd blisko właśnie do... właśnie takiego dungeonu, jak chyba tam się znajduje. Albo i nie znajduje się tam. Ale stąd możemy już jakieś dungeony wypatrzeć. Właśnie. Pustynia tam jest? Jeszcze udajmy się tam i obrukajmy. Kurczę, FPS, dobra, zmniejszę do 12. Od razu płynniej. Chyba. Przy okazji oblukamy. Tak, pustynia tam jest. Przy okazji oblukamy, czy jest tu gdzieś właśnie jakaś świątynia podwodna. Przydałaby się jakaś na pewno. Może niekoniecznie do od razu tworzenia właśnie farmy, ale... bo do farmy bym specjalną taką... są świątynie, które... pół w terenie właśnie, pół w takim lądzie się one respią, to tak, takie łatwiej jest rozkopać. No i właśnie w takie chciałbym stworzyć. Ale tak mówicie, do troszeczkę pod... no żeby gołąbki zdobyć. Najprościej. Wiemy, gdzie jest pustynia, wiemy, gdzie po piasek chodzić. Będzie trzeba. Siup! Nie skoczyłem. Okej, okay, super. Great. Może jakieś piramidy by się tutaj znalazły? A może i nie. Wychodzę za zegarkę, patrzę, tam piramida. Patrzę i nie ma piramidy. Ale może będzie. Ojo, jest dungeonik. Czego? Zombie. Dobrze, tu będzie skrzynka. Name tagi, wow, jak ja dawno tych itsów nie widziałem. To mogę wziąć? No to też by się przydało, nie powiem. Kurczę, wszystko mi szkoda wywalić, no. Dobra, to wywalę. A chlebek tam. Czekajcie, a druga skrzynka może być w każdym miejscu stąd. Tu nie, tu nie. I jak nie tutaj, to nie ma już. To jest tylko te. Ale kurczę, no można tak jeszcze popatrzeć, a nóż, jak to się mówi, nie? Będzie gdzieś tu pod jakimś... to oblukaliśmy? Nie, to jedno skrzynkowe jest, na pewno. No to, chociaż dungeonik jest jeden. A piramidka jakaś? Nie, stąd przyszliśmy. Udamy się w tamtą stronę. Nic.
taki bug. Fajnie jest, jak się wchodzi na inny biom, na przykład teraz do rzeki wszedłem, to widzieliście, na niebie się tak zmieniało. Sawanna, tam są wioski też przecież, znaczy na pustyni też są, ale... Na sawannie fajnie byłoby też znaleźć... wioskę. NPC. No dobra, tu piramidy raczej nie znajdę już. Jeszcze wbijmy na sawannę na chwilę. Drewienko oczywiście zakosimy im. Sawanny, sadzonkę chociaż. Żeby mieć każdego rodzaju drewno. Najgorzej będzie oczywiście dżunglowe. Kiedyś to dżungle, pamiętam, co chwilę się spanowały, a teraz takie rzadkie są. Że aż tęsknię za nimi. Bo ja lubiłem dżunglę. Naprawdę. O, piramida! Tu jest pustynia za tą górką, tak? No bo raczej piramida się na sawannie nie zrespi. Nie, wioska! Fajna. Hello? O, jest kowal. Dzień dobry. Są diamenty? Nie ma diamentów. Jest obsydian. Dobra. Na razie to tu włożę. I sobie na razie tutaj pobędziemy w tej wiosce, tak wiecie. Na razie, chwilowo. Na trochę. Tak. No, fajna wioska, fajna. Ja bym się jeszcze troszeczkę ją tutaj zajął. To byłoby great. Tak, więc... No dzisiaj zajmiemy się wioską. Tutaj będzie moja baza tymczasowa. Poznajcie ją. Baza tymczasowa, widzowie. Widzowie, baza tymczasowa. Poznajcie się. Tak, fajnie tutaj będzie trzeba... No trzeba będzie troszeczkę tu poogarniać. Tutaj właśnie takie... Jak jest tutaj to, to będzie trzeba jakoś tutaj porządnie porobić to, ale... Czemu nie? Nie wiem, czy zamieszkać w jednym z ich domków, czy sobie sam swój wybudować. Ten mi się podoba, naprawdę. Fajne ułożenie. I cześć, jestem twoim współlokatorem. Nowym. O! Będzie można pohandlować. Z tym akurat. Z tym. O, mniej chcę, a ten? Uuu, fortune daje. A ty kolego? Nikogo nie ma. No, jest dobrze. Ciebie widziałem. Tu nikogo nie ma. Jeszcze w tą stronę. Tu, tego patrzyłem? Tego chyba nie. Nie, drogo, 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 panowie. Taniej, taniej! Ale się zabudował, typo. Drogo! Nie zasługujesz, żeby wyjść. No dobrze. Więc to byłoby na tyle. Dzięki wam za obejrzenie pierwszego odcinka. Pamiętajcie, aby wesprzeć mnie w komentarzu, czy miłym słówkiem, czy nawet łapką. Prosto, żebym wiedział, że na powrocie Minecrafta na mój kanał wam zależy i że oglądacie go. Więc siemanko, na razie, cześć i do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień w sobotę o 17. Na razie!